I dzień dobry, witam w Zagrajmy Dali w Ishard 2, Messengers of Doom. Jesteśmy po walce z dwoma wielkimi dryblasami gołymi, którzy byli goli wśród mrozi gór, gdzie nasza drużyna potrzebuje takich oto futer, żeby przetrwać. Ale za to mieli wielkie brzuchy, mieli duże pokłady energii, byli bardzo energiczni i dzięki temu mogli tutaj produkować ciepło. Roztapiali śnieg samą swoją prezencją i walili maczugami w głowę. Zabiliśmy ich, zabraliśmy miecz, którego pilnowali. Na razie jest to jedno z lepszych broni w grze. Lepszy już jest tylko ten topór plus 25. Ten jest plus 20, a ten miecz zwykły jest plus 15. Znaczy on nie jest zwykły, tylko jest magiczny. A ten jest żyjący. W części trzeciej, jeżeli dobrze pamiętam, to przedmioty żyjące mają taką zieloną obwódkę, a nie czerwoną. Boż, to była masakra. I doszliśmy do końca? Nie, tutaj jest. O, przejście jeszcze. Jeszcze tutaj czegoś konkretnego szukamy na tej wyspie. Mam nadzieję, że zaraz to znajdę. W tą stronę. O, można w obie strony iść. Tutaj na dół. Tutaj w lewo, w prawo. Ej, ja tu byłem już. Do góry, to w takim razie mogę iść tutaj tylko. Jeszcze. Jest. Lewitujący pryk. Teraz tak, zrobimy to, co każdy poszukiwacz przygód powinien zrobić na dzień dobry, czyli zabijemy go. Koniec. Gry już nie przejdziemy w tym momencie. Dobrze. Wczytam. I przygotujemy mu eliksir. I to jest eliksir Humbolg, tak? Turbulent Priest, Humbolg i on się składa z tak. Przede wszystkim habit muszę odłożyć na chwilę. Przekażemy Jornowi jeden czarny grzyb. I to jest tak. Black Mushroom. Jest już coś w tym. Black Mushroom. Oil of Salamander, to będzie chyba to. I będzie jeden Trapdoor Spiderweb. To będzie to. I teraz mu to damy. I co się stało? To wziął, ale nic nie zrobił. Coś innego? Nie wiem, powiedzmy garnitur na przykład? Nie. On to wziął, ale nic nie zrobił. Jeszcze raz. V. Nie wiem, czy on coś trzyma w tym ręku, czy to jest jego ręka taka dziwna. Jeszcze raz. Jakbyśmy mu jakieś gówno dali. Powiedzmy tego białego grzyba. Coś to weźmie? No tego właśnie nie chcę. A zróbmy jeszcze tą drugą miksturę, taką śmieszną, która się nazywa End Alarm. Czyli to będzie tak, jeden dandelion. Jeden dried misty to znaczy to i dwa razy szczurzy mózg. To wypijesz? Nie. Czyli dobre mu daje, tylko że on mi nic nie daje w zamian. Ja tego nie jarzę właśnie. Czemu tak jest?
teraz? Czarny grzyb, olej salamandry i to, tak? Nic, no dałem mu to, ale co się stało dzięki temu, że mu to dałem? Nie wiem, czaszkę chcesz może teraz, panie? To chcesz może? Może gadającą papugę, co? Niezbyt. Może róg? A może on wyłączył teraz to przeklęte pole, co? Muszę to sprawdzić niestety, bo nie chcę w jakiś głupi sposób utknąć. Muszę sprawdzić, co on zrobił po prostu. Dobra, to co ten gość mi dał, to było oczywiste przecież, a ja nie sprawdziłem tego. Mapa. Tutaj dostałem kolejny kawałek. Kurde, bo takie przecież daje coś. To co mój może dać, jak się nic w ekwipunku ani na ziemi nie pojawia? No oczywiście, że mapę. Dobra, wszystko tutaj na razie. Mogę się stąd wynosić. Jeszcze dalej. Dostałem nową mapę, ale jeszcze jest jedna rzecz, ponieważ będę potrzebował zaklęcia, żeby tam w tamte góry pójść, gdzie się pomieszało w głowach moim Zubaronowi, tak? Żeby tam pójść, to będę potrzebował zaklęcia, które niweluje ten efekt. I żadna z moich postaci się tego zaklęcia niestety nie będzie mogła nauczyć. Ponieważ nie mam takiej postaci, to potrzebna jest postać w klasie Scholar. I będę musiał takiego Scholara zatrudnić skądś. Nie wiem tylko, gdzie go znajdę. Na pewno w mieście, w tawernie trzeba będzie, w tawernie będzie poszukać. Zanim pojadę jednak do miasta, to poszukam takiego Scholara na wyspie Irvana. Może tam będzie, co? Dobra. Wychodzimy stąd. Wyspa Irvana. I ten Scholar wejdzie na miejsce Jorna, bo Jorn jest najbardziej bezużyteczny. Od tej pory, kiedy Karor ma już leczenie, to się nie muszę przejmować tym, że nie będę miał kapłana w drużynie. On naprawdę żadnych zaklęć nie potrafi, ten Jorn. Jest tragedia jakaś. Chyba jest jeszcze jakieś takie zaklęcie, które neutralizuje truciznę w tej grze. Mam taką cichą nadzieję, że nie będzie potrzebne, ale skoro jest to zaklęcie, to pewnie będzie potrzebne jednak. Zobaczmy, w tamtej karczmie nie było nikogo ciekawego, ale tutaj jest jeszcze jedna karczma. W tym miejscu. Zobaczmy, kogo tu dają. Eliam, jest Scholar. Bezpośrednio od razu. To jest mag. To też jest mag. Wojownik. Hipnotyzer. Okej. Okay. Brom barbarzyńca. I Typhon Ranger. Ranger. Dobra, to weźmiemy Eliander w takim razie. Jest, będziemy mieli w końcu jakąś kobietę wrażenie. Zamiast tego dziada Jorna zapiszę jako po V będzie W. To teraz trzeba jakoś te przedmioty rozdysponować. Oha. To pójdzie do ręki. To mogę też do ręki wsadzić. Dobra, to skoro do ręki mogę, to będzie mi chyba miejsce na wszystko. Chleby. No chlebów nikomu nie przekażę niestety. Ale nic nie szkodzi. Tutaj jest jeszcze miejsce i Zubaran jeszcze powinien się miejsce. Dobrze? Dobrze. Całe złoto. I po chlebie teraz każdy jeszcze dostanie, żeby nie marnować.
Dobra, teraz wypad drużyny, panie. Zeloran i Vandir chcą się go pozbyć, więc można bezkarnie. I rekrutujemy teraz Eliandr. Wszyscy chcą. Pomyśleli mózgami? Czy mózgami w tej chwili? No dobrze. Co ciekawe, wisdom przy rekrutacji nie jest pokazane. No zobaczmy, jak masz dwa zaklęcia tylko. Masz takie same zaklęcia jak Jorn, czyli już widzę, że nie jest źle. Nie wiem, wymieniliśmy cię na gorszy model. Garnitur możesz założyć, to będziesz chodzić w garniturze od tej pory. Wszystkie rzeczy, które Jorn dźwigał, tobie damy. Łącznie z futrem. Pancerze mogę ubrać z powrotem, tak? Oczywiście. Tutaj jest habit. Lina. Jeszcze te składniki do napojów, o. Dobra, a jak się ty tego czaru nie nauczysz, to kurde, już nie wiem, co z tobą zrobiono. Uczciwa wymiana. Dobrze, było. Uderzyłem powoli tego Jorna nienawiścią za to, że jest takim bezużytecznym członkiem drużyny. Miejmy nadzieję, że Eliandr będzie lepsza. Dobra. Dostaliśmy mapę nowej wyspy. Więc najwyższa pora się tam udać. Do portu. Teraz. Spać nie muszę, jeść nie muszę. Jestem samowystarczalny w tej chwili. I tutaj zakończymy. I w następnym odcinku będzie następna wyspa.